Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn, a to wyjaśnienie jak działa aplikacja Danganronpa Online. Razem postaram się to zrobić krócej niż w przypadku Visual Novel, skupimy się tylko na samej aplikacji. Kiedy już ją sobie rozpakujemy i po prostu ogarniemy i uruchomimy, widzimy to co widać tutaj, czyli listę serwerów, których jest w cholerę. Ale nie wszystkie są od Danganronpy, większość to jest tej Saturni, bo to działa na systemie Saturni Online. Jeżeli nie chce wam się szukać jakiegoś... Znaczy nie chce wam się szukać po prostu... jeżdżąc od góry do dołu, możecie po prostu gdzieś kliknąć i na przykład zacząć pisywać per. Kiedy sobie znajdziecie wtedy mój serwer, tak? Czasem trzeba kliknąć dwa razy, żeby ci dopiero usnęło. Dopiero w momencie, jak tutaj widać, ilu jest graczy, to można dać connect, bo tak to ci połączy do serwera wcześniej. Mi się zdarza, ale muszę na siłę kliknąć dwa razy. Tam się muzyka i lista postaci. Te, które nie mają ikonek, tak jak tutaj, to po prostu na przykład ich nie macie wgranych, albo coś tam jest błędnie w nazwie. Ale ogólnie wszystko działa. I tak, po prawej stronie pojawia nam się liczba awatarów z różnymi stronami. Jest tylko więcej. Więcej widać naraz niż w Visual Novel Online. Od razu pod spodem mamy czat. Więc jak tutaj napiszemy coś, nasz Makoto się odezwie. Razem z tą twarzą, która została wcześniej wybrana. Od razu tutaj niżej mamy czat OC. Czyli po prostu osoby, które nie biorą udziału w grze, albo nie chcą po prostu... nie chcą poinformować po prostu o czymś OC, że nie wiem, muszę mieć na moment Z2, tak? Zamiast pisać to w nawiasie, w grze, to napiszą po prostu na OC. Taki od razu tip. Bo tak, jak teraz będziecie chcieli coś napisać, to nie napiszecie, bo nie macie nazwy. I tak samo jak tutaj jest na przykład teraz Makoto po lewej stronie Scrum Debate'u, to tutaj, gdzie klikam, jest zmiana jakby miejscówki, ale nie zmienisz jej. Musisz sobie nadać najpierw nazwę. Powinien nazywać się Perkorn Kuba, akurat moc się nazywa Perkorn. Teraz mogę spróbować napisać i kurwa, aha, zdjęte. No to nazywa się kurwa. Teraz proszę bardzo, mogę pisać i w tym momencie też na czacie widać, że zmieniłem pozycję. Teraz powinienem stać... No po lewej, ale pro to jest po prawej. Pyk. Więc pierwsza rzecz, radzę wam zmienić sobie nazwę, bo wtedy wszystkie rzeczy, jakie mają działać, będą działać. Już tutaj na górze mamy historię czatu. Najłatwiej powiedzieć. Ten wykrzyknik tutaj oraz efekt grzybka to jest efekt, który stanie się wydarzyć na ekranie. Na przykład tutaj wykrzyknik sprawia, że nagle pika ekran, tak? Te odgłosy tutaj, gdzie mam teraz myszkę, sprawią, że przy kolejnym tekście będzie jakiś odgłos. To jak kliknę I got it, widzę jakąś animację Makoto, to powinien krzyknąć I got it. I got it. Dokładnie, I got it. Tak samo z efektem jakiegoś Gluma z V3 i tak dalej. No. Czasem przydatny, czasem nie. Domyślam się, że niektórzy od razu usuną folder z saveksami, jak ktoś będzie tego nadużywał po prostu. That's wrong. Ale się nie wiem, kappa. Wracając. Tutaj też są te animacje, które widać po prawej stronie, ale tu się raczej nie przydaje. Tutaj jest możliwość pisania różnymi kolorami, na przykład przeważnie niebieski to jest myślenie. W nawiasie. Przeważnie w nawiasie ludzie piszą. Ale jest taka też komenda jak rainbow, która sprawia, że masz rainbow. I teraz jak napiszesz sobie cokolwiek, to piszesz jak rainbow, czyli tęcza. Dobra, nieważne. Idąc dalej, takich przydatnych rzeczy. Tutaj, obok jakby tekstów, mamy pokoje. Ale żeby je zmienić, też musicie, jeśli już pamiętam, mieć inną nazwę. Wtedy przeskakujemy gdzieś indziej. Niżej jest muzyka. Na tej samej liście. Ale to się przeważnie oddziela. Ale jak na razie widzicie, po prostu testowy serwer, więc to nie jest jakoś poukładane ani tak czy siak. Jak jesteśmy przy terenach, to Danganronpa Online pozwala na coś takiego jak ogarnięcie minimapy, przez co możesz chodzić tylko do danych pokoi, które zostały wyznaczone. Przydatne. Ogólnie też wszystkie jakieś komendy, które będą miały miejsce, będą podane w dokumencie serwerowym, ale z takich przydatnych, czego zawsze brakowało na VNO, jest komenda follow i unfollow. Jak
można się domyślić po nazwie, follow sprawia, że zaczynasz podążać za jakąś postacią, więc na przykład, nie wiem, przychodzi Kyoko do Makoto i mówi, ej, Makoto, potrzebuje cię w jakimś tam pokoju, a on, a dobra, to wiesz co, pójdę z tobą i wpisuje tam follow Kyoko, tak? I idzie wtedy, i Kyoko jak się przemieszcza, to po prostu z automatu przenosi Makoto za sobą, na tej zasadzie, tak? Taka jedna z bardziej przydatnych komend, resztę nie będę wymieniał, bo nie na ten temat jest filmik. Po lewej stronie mamy Select Notepad, to się jakby łączy. Kiedy bierzemy Select, możemy stworzyć jakby 5 notatników. Jak klikniemy tutaj, tu wybieramy kolejny i tak dalej. Ja na razie wybrałem pierwszy, stworzyłem sobie na pulpicie folder z notatkami, wybrałem, bo to pokażę. Możecie sobie po prostu wybrać jakiś dany folder, jak mówiłem, na pulpicie, notatki, wybieramy przedmioty, w moim przypadku, jak kliknę teraz OK, to w momencie, jak kliknę notatki, notatnik, to otworzy mi się to, co jest właśnie w notatniku napisane. Więc przydatne na przykład, jak chcecie sobie stworzyć, nie wiem, tutaj byście mieli na przedmioty, jakie posiadacie, byście sobie pisali, że mam, nie wiem, dusz, kanapkę. Jak ktoś was się spyta, jakie, co ty właściwie masz przy sobie, nie, to nie takie, że nagle, o kurczę, zapomniałem, tylko, o, dobra, otwieramy sobie notatnik, widać wszystko. Tak samo polecam zrobić sobie od razu drugi notatnik na dowody, powiedzmy, tak? Jak znajdujecie coś w trakcie śledztwa, to sobie napiszecie, że, albo nawet nie na dowody, po prostu sobie zapisywać, że o 12.30, nie wiem, minąłem się z Mukuro na stołówce, 12.35 widziałem Kyoko rozmawiającą z Gundamem w schowku i takie tam. No, czemu nie? No, im więcej informacji, tym lepiej później na rozprawę, tak? Nie musicie nawet wychodzić z gry, tylko macie to cały czas pod ręką, piszecie sobie tutaj. Charlize to zmiana postaci, no ale to się wam raczej nie przyda, bo po co, jak macie zamiar grać jedną postacią. A, jest też przydatna komenda, która kikuje wszystkie twoje nazwy, że tak to ujmę, chodzi o IP, tak? Więc jak na przykład wywalicie z serwera, to nie musisz pisać do moderatora, że ej, wywal mnie z serwera, bo moja postać jest zajęta przez samego mnie, tylko wpisujesz sobie tą komendę, wywala wszystko poza tobą, tą aktualną tobą, aplikację, że tak to ujmę, tak? I po prostu możesz wejść sobie od razu na postać, więc tym razem moderator nie jest potrzebny, nie ma problemu, czy przez 10 minut moderator nie zareagował. Reload czytuje w sumie wszystko od nowa, więc w sumie nic się nie zmienia. Wezwanie moda, jak idzie się domyślić, wsypa moda. No i najważniejsza rzecz. Po lewej stronie mamy magazynek. Jest ich kilka. Nie wszystkie działają, nie wszystkie mają działać. Na przykład tutaj jest cut, czyli te przecięcie, pozwól mi przeciąć przez te słowa. To ma animację i tak dalej, ale nie działa. Ale tutaj na przykład mamy I got it. Kiedy sobie ją klikniemy, napiszemy kolejny tekst. Przepraszam, to też nie działa. To będzie działało. I can't back down! It's wrong? W tym przypadku Hajime nie ma akurat animacji do tego, ale na przykład już w kontrze. No będzie kontra, nie? No, that's wrong! Jeszcze ciekawostka. Jest możliwość w tym miejscu wyłączenia, żeby pisała, jaka muzyka się zmienia i spytacie, no ale kurczę, ja chcę wiedzieć, jaka muzyka właśnie gra. Dupa! Po lewej stronie na górze jest napisane, jaka akurat nie gra muzyka, więc tym się nie trzeba przejmować tak naprawdę. Teraz tak, ta ikonka tutaj sprawia, że no wypowiesz kolejną kwestię, jeżeli ma mieć kwestię. To wtedy dotyczy animacji, ale tutaj bardziej chodzi na koto na dole. Odwrócenie animacji. To cóż, odwrócenie animacji, tak? Zamiast stać w prawo, jak na awatarze, będę stał w lewo. To jest nieidealność. Nie wiem, dlaczego może być przydatne, ale może być przydatne. Tą ikonką, nie wiem, banujecie kogoś, bo was wkurwia. Ale na RP raczej tego nie zrobicie. Pasek. Oficjalnie, pasek prokuratury, pasek obrony. Nieoficjalnie, pasek na Scam Debate, która strona wygrywa i przegrywa. Pasek muzyki, pasek SFX-ów, pasek tego pikania, jak się coś napisze. Właśnie tego. Szczerze muszę powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko o samej aplikacji. Zmieściliśmy się w 12 minutach, więc
powtórzę po prostu. Pierwsza rzecz, ustawcie sobie tutaj nazwę i testujcie. Protestujcie, nauczcie się sami, nauczcie się komend, a jak nadejdziemy się dopiero na pierwszej sesji.